Podczas koncertu noworocznego można było usłyszeć najpiękniejsze i najczęściej śpiewane w domach kolędy, m.in. Jezus Malusieńki, Wśród nocnej ciszy, Lulejże Jezuniu czy Przybierzeli do Betlejem w wykonaniu zespołu Vox. O odpowiednią oprawę muzyczną zadbała Orkiestra Symfoniczna imienia Karola Namysłowskiego w Zamościu pod dyrekcją Macieja Sztora oraz chór Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Karola Szymanowskiego w Zamościu. Jak podkreślił biskup diecezji zamojsko-lubaczowskiej Marian Rojek, kolędy niosą ze sobą niezwykłą treść o narodzeniu Jezusa. Kolędy i pastorałki, które są śpiewane, niosą w sobie niezwykłą treść. To jest cały katechizm Kościoła katolickiego. To są te wszystkie prawdy, które my wierzymy, zebrane jakby w jedną pigułkę. I wnikając przy śpiewie w to, co rzeczywiście wypowiadamy, to umacnia nasze życie, ale pokazuje także nam drogę naszej wiary. I wchodzimy w tej tajemnicy już rozpoczętego roku, w jubileuszowy rok miłosierdzia. To miłosierdzie ma tę specyfikę, że ono umacnia, daje nadzieję, odbudowuje. I dlatego też również i ten koncert w zakresie swoim muzycznym dodaje nam nadziei, nas umacnia. Honorowy patronat nad koncertem noworocznym prezydenta Zamościa Andrzeja Wnuka dla mieszkańców miasta pod tytułem Najpiękniejsze polskie kolędy objął biskup diecezji zamojsko-lubaczowskiej Marian Rojek.